Czy wy też to widzicie? Tak, to białe Endermany. Witam, tutaj Dede Goose, a oto jest film, w którym pokażę wam, w jaki sposób przywołać białego Endermana oraz przedstawiam taką pewną teorię co do ich pochodzenia. No cóż, legendy o białych Endermanach, które tam przymierzają naszą grę, już istnieją od dawna, kiedy tylko pojawiły się zwyczajne Endermany. No ale o co z nimi tak naprawdę chodzi? Czy to jest tylko jakaś plotka, czy rzeczywiście coś takiego mogło się w grze pojawiać? No to zobaczcie, ja wam pokażę prosty sposób, jak coś takiego można zrobić. Możliwe, że będziecie zawiedzeni, bo wyobrażaliście sobie to wszystko jakoś inaczej, ale dobra, o co chodzi? W takim razie, tekstura Endermana składa się z dwóch różnych tekstur. Jego podstawowej, zwykłej tekstury ciała oraz oczu. Tak samo jest na przykład w przypadku pająka, że te oczy są odrębną teksturą. No i teraz zrobimy coś takiego. Wejdę sobie w Resource Packa. Tutaj wejdę w jakąś taką tutaj paczkę, którą tam kiedyś robiłem, jakieś stare tekstury tam wgrywałem, ale to nieważne. To niech to będzie jakiś losowy texture pack. I wchodzimy sobie w folder z naszymi mobami. Okej, okay, Enderman. No i zobaczcie. Mamy tekstury. I teraz tak, ja już tutaj coś zrobiłem. A mianowicie, jak widzicie, ta tekstura wydaje się być zwyczajna, ale nie do końca. O co chodzi? Mianowicie, zaraz wam pokażę coś jeszcze. Jeżeli wejdziemy sobie w folder versions, tutaj możemy otworzyć plik jar, w którym będą znajdowały się wszystkie tekstury. Oczywiście robimy to za pomocą archiwizera. No i tutaj zaraz sobie to znajdę. Entity, proszę bardzo. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ten plik Enderman Eyes znajduje się w rozszerzeniu PNG. PNG, jak wiecie, pozwala na tworzenie przezroczystości. A teraz uwaga, jeżeli wyjmiemy sobie ten plik, załóżmy, że zamienimy to sobie. I teraz otworzymy sobie to przez takiego zwyczajnego painta. I co się wtedy dzieje? Jako że paint nie ma możliwości tworzenia przezroczystości, to tło będzie białe. I teraz uwaga, nic nie musimy robić, wystarczy, że zapiszemy sobie. I możemy wyjść. I teraz uwaga. Zaraz tutaj to najpierw włączę, żeby pokazać, jak to wygląda normalnie. Uwaga, uwaga, chwila, chwila. No i proszę bardzo, mamy zwykłego Endermana. A teraz czas na magię. Uwaga. Gotowe. No i proszę bardzo, nasz Enderman stał się biały. Nic nie kolorowaliśmy, nic nie podmienialiśmy. Jedyne co to otworzyliśmy ten plik jednym programem i zapisaliśmy. I teraz uwaga. Moja teoria jest taka, że po prostu czasami w wyniku jakiegoś błędu Minecraft może po prostu nie załadować tej przezroczystości na tych oczach i wtedy narzuca nam się taka biała tekstura. Tak samo może być z pająkami, ponieważ też nie wiem czy wy, ale ja słyszałem też jakieś mity, że o jakichś białych pająkach tak samo. Także może jest to prawdopodobnie zwyczajny błąd, raczej nic niezamierzonego. No ale oczywiście możecie mieć jakieś inne teorie, także zachęcam was do podzielenia się z tym w komentarzach. No i co, ja bym się już żegnał, to był Dede Goose Elu.